Mamy do obliczenia granicę przy fi dążącym do minus pi czwartych z funkcji 1 plus pierwiastek z dwóch razy sinus fi podzielone przez cosinus 2 fi. Jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim moje rozwiązanie tutaj prześledzisz później. No dobra, jak ja bym to liczył? No Zacząłbym od tego, że spróbowałbym policzyć oddzielnie granicę licznika i mianownika jak zwykle. Czyli tutaj bym napisał granica przy φ dążącym do minus pi czwartych z tego wyrażenia, które mamy w liczniku, czyli 1 plus pierwiastek z dwóch razy sinus φ. I to podzielone przez granica przy φ dążącym do minus pi czwartych z tego, co jest w mianowniku, czyli cosinus 2 φ. Zarówno ta funkcja w liczniku, jak i w mianowniku, to są funkcje ciągłe. Sinus to jest funkcja ciągła, cosinus dwóch fi to jest funkcja ciągła, czyli granica tej funkcji w tym punkcie to będzie po prostu wartość tej funkcji w tym punkcie, tak jest dla funkcji ciągłych. Czyli mogę po prostu wstawić za argument phi minus pi czwartych, czyli tutaj będę miał 1 plus pierwiastek z dwóch razy sinus minus pi czwartych, a tutaj będę miał cosinus 2 razy minus pi czwartych. No to ile to jest? Sinus minus pi czwartych to jest minus pierwiastek z dwóch przez dwa. Warto znać wartości funkcji trygonometrycznych dla pewnych szczególnych kątów, czyli tutaj dodać pierwiastek z dwóch razy minus pierwiastek z dwóch przez dwa, a w mianowniku mamy cosinus minus pi drugich, bo tutaj się skróci dwójka, gdzie minus pi drugich, a cosinus minus pi drugich to jest 0 po prostu. Czyli tutaj będzie 0. No, a w liczniku też mamy pierwiastek z 2 razy minus pierwiastek z 2, sprzedam gdzie minus 1. 1 dodać minus 1 to jest 0, dostajemy 0 przez 0. Czyli dostajemy taki symbol nieoznaczony. No, i jak zwykle wiemy, że w takim razie tą metodą nie jesteśmy w stanie obliczyć tej granicy. Gdyby tutaj w liczniku była liczba różna od 0, no to wiadomo by było, że po prostu ta granica nie istnieje. A wtedy, kiedy jest 0 przez 0, to nie wiemy, czy ona istnieje. Może istnieć, może nie istnieć. Trzeba po prostu pokombinować, obliczyć to jakąś inną metodą. Na razie wiemy tylko tyle, że tą metodą tego nie obliczymy. No to tutaj, jak zwykle, spróbujemy teraz to wyrażenie zapisać w innej postaci. Także być może uda nam się skrócić... Jakieś czynniki licznik w liczniku mianowniku, które się zerują, i zobaczyć, czy po skróceniu dostaniemy coś, czego wartość da się obliczyć. To jest taki pomysł. No więc przepiszę jeszcze raz to wyrażenie. Sinus φ, cosinus 2 φ. No i tutaj warto skorzystać, zapewne, z jakichś tożsamości trygonometrycznych, żeby może ten cosinus 2 φ jakoś inaczej zapisać. Może tutaj napiszę, jakie pamiętam tożsamości trygonometryczne cosinus 2 fi. No, pamiętam, że to jest cosinus kwadrat fi odjąć sinus kwadrat fi, a używając jedynki trygonometryczne można łatwo to zamienić na 1 minus minus 2 sinus kwadrat fi albo 2 razy cosinus kwadrat fi odjąć 1. Wszystkie te tożsamości przechodzą jedne w drugie, jak się użyje. Jedynki trygonometrycznej, wyprowadzałem je w filmach z trygonometrii, jak ktoś nie pamięta, to niech sobie zajrzy. No to popatrzmy, co tutaj nam się może przydać, która z tych tożsamości. No, każdą, każde z tych wyrażeń można to jest różnica kwadratów można zapisać w postaci iloczynu. No i tutaj najbardziej nam się chyba opłaca wziąć tę tę tożsamość, dlatego że mogę to zapisać w postaci 1 minus. Pierwiastek z 2 sinus Fi razy 1 plus pierwiastek z dwóch sinus Fi. I po wymnożeniu dostanę dokładnie to. 1 minus 2 sinus kwadrat fi. No a to jest to, co nam się tutaj jest szansa, że skróci, czyli napiszmy tak, że to się równa. No i tutaj w liczniku jest to, co było. Sinus fi, a w mianowniku wpiszę to, co wynika z tej tożsamości trygonometrycznej. Już w postaci takiej iloczynowej. Sinus fi, 1 plus pierwiastek z dwóch, sinus fi. No i mam to, co chciałem, że tutaj mi się coś skróci. Skróci mi się mianowicie ten licznik z tym czynnikiem w mianowniku. No i mogę napisać wtedy, że to się równa 1 podzielone przez, przez to, co zostało, czyli 1 minus pierwiastek z dwóch sinus phi. No i teraz jak zwykle można się zastanawiać, czy te wyrażenia rzeczywiście są sobie równe. Otóż nie do końca tak jest, dlatego, że to wyrażenie tutaj, ono było określone tylko dla phi różnych od minus pi czwartych. No i pewnie jakiś innych punktów. Możemy się tutaj ograniczyć do przedziału jakiegoś, jakiegoś otoczenia minus pi czwartych, czyli powiedzmy, że to wszystko jest na przedziale Rozważamy wszystko na przedziale w otoczeniu minus pi czwartych, tak żeby poza tym punktem nie było jakichś problemów z mianownikiem. To powiedzmy, że weźmiemy sobie przedział od minus pi drugich do zera. No to jest pewne otoczenie minus pi czwartych, w którym poza tym punktem ten mianownik się nie zeruje. No dobrze, czyli jesteśmy na takim przedziale, powiedzmy, wszystko tutaj rozważamy na tym przedziale. Nie będę już do tego wracał. Więc na, na takim przedziale te wyrażenia są sobie równe poza tym punktem Fi równe minus pi czwarty, czyli Fi nie może być równe minus pi czwartych. Jeżeli zrobię takie zastrzeżenie, to poza tym punktem te wyrażenia są sobie równe, a w tym punkcie to wyrażenie jest nieokreślone. Natomiast to jest określone. Tutaj mogę wstawić minus pi czwartych. Wtedy sinus od minus pi czwartych to będzie minus piersek z 2 przez 2, już to przerabialiśmy. Minus i minus da plus, czyli tutaj będzie miał w mianowniku 1 plus 1, czyli 2. No właśnie. No i teraz mogę to wykorzystać do obliczenia tej granicy. Dlatego, że jak teraz policzę granicę przy phi dążącym do minus pi czwartych z tego wyrażenia, no to to wyrażenie jest. Dobrze określone w tym punkcie. I to jest równe po prostu wartości tej funkcji w tym punkcie, bo ta funkcja jest ciągła. Ta funkcja jest ciągła w tym punkcie, czyli to jest po prostu 1 przez 1 odjąć pierwiastek z 2 razy sinus minus pi czwartych. Tak jak mówiłem, mogę obliczyć tę wartość. To jest 1 podzielone przez 1 odjąć pierwiastek z dwóch razy minus pierwiastek z 2 przez 2. Minus minus da plus, mamy 1 przez 1 plus 1, to się równa 1, druga. No i to jest granica. To jest granica tego wyrażenia. No i teraz my używamy pewnego argumentu, żeby stwierdzić, że granica tego wyrażenia jest taka sama jak granica tego wyrażenia, pomimo że te wyrażenia nie są do końca sobie równoważne, bo one są sobie równe poza tym punktem. No, ale jeżeli mamy dwie funkcje, no i to jest ten argument, który tutaj w kilku filmach się pojawił. Powiedzmy, że mamy dwie funkcje f od fi i jakąś funkcję g od fi. I te funkcje są sobie równe na, jak, na, na jakimś otoczeniu pewnego punktu dla fi różnych od jakiegoś a. No napiszmy w otoczeniu a otoczeniu A. Tak jak tutaj mieliśmy pewien przedział wokół tego punktu, no to tutaj też mamy jakiś przedział wokół tego punktu, w którym one są sobie równe, ale w samym punkcie fi równym A nie są sobie równe. To pomimo tego mamy taką własność, że granica przy fi dążącym do A z F od fi jest równa granicy przy fi dążącym do A z G od fi. I jeżeli teraz tak jak w tym wypadku tutaj powiedzmy, że to jest nasza funkcja, że to jest nasza funkcja F, o ta tutaj, że to będzie. Weźmy inny kolor. Powiedzmy, że to jest to nasza funkcja F od fi. A tutaj mamy naszą funkcję G od fi. No to w naszym przypadku jest taka sytuacja, że ta funkcja g od phi, g od jest ciągła, jest ciągła w tym punkcie a, czyli ta granica jest równa po prostu g od a, po prostu wstawiliśmy tutaj za phi minus pi czwartych, w naszym przypadku a to jest minus pi czwartych. No więc, jeżeli jest taka sytuacja, że te funkcje są sobie równe poza tym punktem. I w tym punkcie jedna z nich jest ciągła, no to łatwo jest obliczyć wartość granicy tej drugiej funkcji, bo granice muszą być sobie równe, a granica tej funkcji ciągłej jest po prostu na wartości funkcji w tym punkcie. Oczywiście na ogół nie pisze się całej tej argumentacji, jak się rozwiązuje zadanie w szkole czy na kolokwium, tylko po prostu pisze się, że granica tego wyrażenia jest równa granicy tego wyrażenia. I to jest prawda, ale ja tutaj podkreślam, że to jest pomimo tego, że te wyrażenia nie są do końca sobie równe. To pomimo tego granice tych wyrażeń są sobie równe i z tego tutaj właśnie korzystamy.